Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawszedziewica. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Witam w studiu naszego znakomitego gościa, którym jest pani Margaret Peters. Proszę pozwolić, że parę słów powiem o naszym gościu, zwłaszcza tym telewidzom i słuchaczom, którzy dotąd nie mieli okazji usłyszeć o pani Margaret Peters. Po 3 latach, a więc latach 91-93 spędzonych na zachodzie Ukrainy w charakterze dziennikarki, pani Margaret Peters zajęła się monitorowaniem instytucji międzynarodowych i wzięła udział w licznych konferencjach organizowanych przez ONZ w celu budowania nowej światowej zgody po okresie zimnej wojny. Przeprowadzając wywiady z ekspertami sterującymi polityką organizacji międzynarodowych oraz analizując teksty źródłowe, pani Margaret Peters odkryła to, co miało stać się nowym wyzwaniem dla ludzkości i dla Kościoła po upadku ideologii marksizmu i leninizmu, a więc nową globalną etykę, dzięki której kulturalne i polityczne cele zachodniej rewolucji kulturowej z maja 1968 roku przekształciły się w normy ogólnoświatowe. Na fali globalizacji wartości, style i normy życia proponowane przez przeniknięty duchem sekularyzacji Zachód już teraz rządzą kulturami na świecie i grożą dekonstrukcją zarówno tradycji kulturowych, jak i wiary w Chrystusa we wszystkich zakątkach naszego globu. W roku 1995 pani Peters stworzyła serwis informacyjny o nazwie Interactive Information Service, którego zadaniem jest śledzenie zachodzących na świecie zmian w wymiarze kulturalnym, politycznym i etycznym. Efektem tego jest również bardzo wiele, ponad 275 szczegółowych raportów na temat paradygmatów nowej etyki. Właściwie to liczba tych stron, można by ją liczyć na około 3000 stron tych raportów. Skierowane one są do prywatnego kręgu decydentów i polityków wyższego szczebla, uczonych, specjalistów do spraw kształcenia, także dostojników kościelnych, organizacji pozarządowych i dyplomatów, jako pomoc dla zrozumienia kultury, w której żyjemy. W 2003 roku pani Margaret Peters założyła Instytut Dynamiki i Dialogu Międzykulturowego z siedzibą w Brukseli, który skupia grupę ekspertów zajmujących się analizą kluczowych pojęć i mechanizmów funkcjonowania nowej światowej etyki, śledzeniem wydarzeń dokonujących się na poziomie światowym, współrządzenia oraz tworzenia materiałów dydaktycznych w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na informacje oraz formację w całym świecie. Prowadzi wykłady, seminaria dla różnych gremiów, zarówno katolickich, jak i świeckich w Europie, Afryce i Ameryce Północnej. Prowadziła również zajęcia w belgijskiej filii Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, a obecnie wykłada jako visiting professor na Papieskim Uniwersytecie Urbaniana w Rzymie. Urodziła się w Stanach Zjednoczonych w rodzinie belgijskiej, obecnie mieszka w Brukseli, mówi 5 językami. A więc kontakt z panią profesor będzie nie taki trudny, ale dziękujemy bardzo serdecznie. Dzisiejsze nasze spotkanie w języku angielskim. Dziękujemy panu Rafałowi Lizutowi, który będzie nam pomagał w kontakcie z panią profesor. Temat naszego spotkania jest podobny do tematu tytułu książki, która ukazała się niedawno w Polsce. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Chciałbym najpierw zapytać panią profesor, co mamy na myśli, mówiąc o rewolucji kulturowej? Ona dokonuje się prawdopodobnie w bardzo wielu wymiarach. Yes. Good evening. First of all, I would like to thank you for the invitation. I'm very happy to be in Poland, a country that everybody learned to love through John Paul II and Sister Faustina. Po pierwsze, bardzo się cieszę, że mogłam być tutaj w Polsce, w kraju, który każdy zna i kocha dzięki Ojcu Świętemu Janu Pawłowi II oraz siostrze Faustynie. So to answer your question, there are two cultural revolutions that we are talking about. There is the Western Cultural Revolution and then there is the Global Cultural Revolution. Mówimy tutaj o dwóch rewolucjach. Po pierwsze jest to rewolucja kultury Zachodu, a po drugie jest to rewolucja kultury globalnej. The Western Cultural Revolution is a very long and complex process. Rewolucja kultury Zachodu jest procesem bardzo długim i skomplikowanym i złożonym. It's a process that worked hand in hand over the last centuries with the process of secularization and apostasy.
Jest to proces, który zachodził przez wiele, wiele wieków, ręka w rękę z procesem sekularyzacji. This secularization seems to be going always further. Ta sekularyzacja wydaje się, że coraz dalej idzie. Well, a major step in this process was the French Revolution, of course. Oczywiście wielkim krokiem w tej rewolucji była rewolucja francuska. And 18th century deism, naturalism. I XVIII-wieczny deizm, naturalizm. When God stopped being a father and became a great architect. Kiedy Bóg przestał być ojcem i stał się wielkim architektem. At the end of the 19th century, Nietzsche spoke about the death of God. Pod koniec XIX wieku Nietzsche mówił o śmierci Boga. And in the 20th century we saw an acceleration of the process of this revolution. W wieku XX widzieliśmy przyspieszenie procesu rewolucji. We went from the death of God to the death of man. Przeszliśmy od śmierci Boga do śmierci człowieka. The death of the Father, considered as the source of our repression. Death of the Father? Father. Śmierć ojca była uważana za represję, którym jesteśmy poddawani. And then through the radical feminist movement, the death of the mother. A również przez radykalne ruchy feministyczne śmierć pojęcia, bo to nie samej matki, ale pojęcia matki. The woman wanted to be liberated from motherhood. Kobieta chciała być oswobodzona z macierzyństwa. The death of the spouse. Przez śmierć pojęcia małżonka. The sexual revolution. In the 60s, 70s, 80s. Przez rewolucję seksualną lat 70., 80., 60. And there are many other deaths that we can talk about. I przez wiele różnych innych śmierci, o których możemy rozmawiać. But we do not have time right now to do so. Ale nie mamy czasu, żeby o tym teraz mówić. And then what happened in the 1990s after the fall of the Berlin Wall? I to, co się stało w latach 90., kiedy upadł mur berliński, was the transformation of the objectives of the Western Cultural Revolution. Była transformacja celów zachodniej rewolucji kulturowej into global political norms. Transformacja w kierunku globalnych politycznych norm. So this global cultural revolution. Więc ta globalna kulturowa rewolucja takes many forms. Przyjmuje wiele form. It affects politics. Ma wpływ na politykę. It affects anthropology. Wpływa na antropologię. Economics. Ekonomikę. Ekonomię. Ethics. Etykę. For example, in politics, we can talk about the shift from representative democracy to participatory democracy. Na przykład w polityce mówimy zamiast o demokracji reprezentatywnej, gdzie mamy swoich reprezentantów, mówimy o polityce uczestnictwa. From government and the authority of government to governance. Od władzy rządu do zarządzania. From majority rule to consensus building. Od rządu w większości w stronę budowania konsensusu, czyli zgody. In anthropology, the anthropological revolution, we can. W antropologii, w rewolucji antropologicznej. We can talk from the shift from male and female complementarity to gender equality. Mówimy od, przeszliśmy od komplementarności kobiety i mężczyzny do równości płci. From the father, the mother, the spouse to equal citizens, equal global citizens. Od ojca, matki i dziecka do równych członków społeczeństwa. In the area of economics, the main shift is from development as growth in capitalistic countries. Jeśli chodzi o ekonomię, przesuwamy się od strony rozwoju jako wzrostu, tak jak to było w kapitalistycznych ustrojach.
to sustainable development. Do zrównoważonego, tak zwanego zrównoważonego rozwoju. In the area of ethics, there is a shift from universal values. W dziedzinie etyki zaś jest przejście od wartości uniwersalnych. Those values that were embodied in the Universal Declaration of Human Rights in 1948. Tych wartości, które wcieliliśmy w Deklarację Praw Człowieka z 1948 roku. To a global ethic. Do etyki globalnej. We can talk about... A więc oczywiście mówimy o tej zmianie semantycznej, o niej będziemy jeszcze mówili, która jest bardzo ważna, ale wspomniała pani profesor o tym zastąpieniu idei Pana Boga ideą wielkiego architekta. To w naturalny sposób jakoś nasuwa nam skojarzenie z tymi, którzy tę ideę wielkiego architekta propagują, a więc z tymi różnymi ruchami masońskimi. In the 18th century, certainly, yes, there was a connection, yeah, between this concept of God, deism, and Freemasonry, historically. Oczywiście, historycznie, od strony historycznej, w XVIII wieku było ścisłe połączenie pomiędzy masonerią, deizmem, a tą ideą Boga jako wielkiego architekta. Te procesy, które obserwujemy, to często określamy je jako procesy dekonstrukcji. Dekonstrukcja, a więc w pewnym sensie samozniszczenie. Czy celem tych wszystkich procesów jest rzeczywiście zniszczenie człowieka i świata? Co jest właściwie celem tych architektów tego nowego świata? Well, the key value of the new ethical system. Wartością kluczową nowego systemu etycznego is the right to choose of the individual. Jest prawo wyboru jednostki. But this freedom to choose is becomes an absolute. Ale ta wolność wyboru staje się wolnością absolutną. So the individual has to be free to choose against the reality, what is God's law. The clear definitions, he has to be to deconstruct all frameworks. Jednostka ta musi być wolna od wszystkiego tego, co jest, od rzeczywistości, od nakazów, od tego całego zaplecza intelektualnego, który występuje w każdej ludzkiej decyzji. This is a way to run away from commitment. Jest to sposób na to, żeby uciec od zobowiązań. Because the individual always wants to be free, he never wants to be engaged, committed to something. Ponieważ jednostka zawsze chce być wolna, a nigdy nie być zaangażowana, czyli właściwie można powiedzieć odpowiedzialna za swoje czyny, responsible, right? This freedom to choose even affects the interpretation of language. Ta wolność wyboru nawet wpływa na interpretację samego języka. I was very impressed when I interviewed these experts of global governance. Byłam bardzo zaskoczona, kiedy przeprowadzałem wywiady z ekspertami od tego globalnego zarządzania. To notice that they never wanted to clearly define any of the new terms. Ponieważ nigdy nie chcieli jasno i wyraźnie zdefiniować żadnych z tych terminów, którymi się posługują. So non-definition became a principle, is a principle of postmodernity. Więc brak definicji, ta niejasność staje się definicją postmodernizmu. So the new words are in fact a space of interpretation. Więc nowe słowa są w rzeczy samej przestrzenią interpretacji. Można sobie dowolnie interpretować te słowa. They can be interpreted even in contradictory ways. Nawet można je interpretować w sposób sprzeczny względem siebie. So, to give an example, reproductive health. Na przykład weźmy takie wyrażenie jak zdrowie reprodukcyjne. This is the key concept of the Cairo Conference on Population in 1994. Jest to kluczowym, to pojęcie jest kluczowym pojęciem konferencji w Kairze, która odbyła się w 1994 roku. The concept is not clearly defined. The definition is one paragraph long. Idea nie jest zbyt wyraźnie zdefiniowana. Definicja zajmuje jeden paragraf.
And it includes all possible choices that we can make. I włącza w sobie wszystkie możliwe wybory, których możemy dokonać.